Panie Marszałku, Wysoka Izbo, proszę pozwolić mi podzielić się z Państwem najpierw taką ogólną refleksją. Problem, nad którym dzisiaj dyskutujemy, nie ma barw politycznych, nie ma twarzy politycznej. Szkoły są likwidowane przez samorządy rządzone przez wszystkie siły polityczne, również te reprezentowane w tej sali. I prosiłbym, żeby pamiętać o tym, szczególnie wtedy, kiedy próbuje się tę dyskusję upolityczniać. Jako długoletni nauczyciel i samorządowiec ja z wielkim bólem przyjmuję informacje o likwidacji szkół. Tym bardziej, że sam doświadczyłem likwidacji placówki Zakładu Kształcenia Nauczycieli, której miałem zaszczyt być dyrektorem. Haniebny proceder politycznej likwidacji tej placówki prowadził ówczesny marszałek województwa podkarpackiego, dzisiejszy poseł siedzący na tej sali, poseł PiS-u. Ówczesny minister edukacji narodowej, pani profesor Krystyna Łybacka, wyraziła sprzeciw tej decyzji. Mimo tego radni PiS-u powzięli taką decyzję. Dobrze, że przyszedł następny sejmik, mądry, uchylił tę uchwałę, tak? Uchylił i szkoła do dzisiaj istnieje. Trzy elementy moim zdaniem jako nauczyciela, proszę się nie egzaltować, panie pośle, panie marszałku, bo pan Kuźmiuk się egzaltuje, dojdę do rzeczy, panie pośle. Da mi pan skończyć? Dziękuję. Trzy elementy moim zdaniem wpływają, mają decydujące znaczenie przy likwidacji szkół. Ze strony rodzica bezpieczeństwo mojego dziecka w czasie dojazdu do szkoły i w nowym środowisku, w nowej szkole. Dojazd ma zagwarantować samorząd, bezpieczeństwo, szkoła, dyrektor, nauczyciele. Ze strony nauczycieli bezpieczeństwo zawodowe. Czy ja, nauczyciel likwidowanej szkoły, będę mógł kontynuować pracę w innej szkole, czy też nie? I ze strony lokalnej społeczności, co będzie z budynkiem, co będzie z mieniem. I myślę, że dobry burmistrz, dobry wójt, dobry prezydent poradzi sobie z tym problemem i będzie potrafił zrobić taką procedurę, żeby usatysfakcjonować wszystkie strony. Panie minister, mam pytanie. Jaki jest stosunek procentowy i ilościowy placówek przekształcanych do likwidowanych oraz jaki procent szkół likwidowanych dotyczy placówek, w których nie było i nie ma od kilku lat naboru? Dziękuję uprzejmie.